O 12,5% mają wzrosnąć opłaty za energię cieplną pochodzącą z Suwalskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Podwyżka ta budzi liczne kontrowersje. Rok temu wyniosła również kilkanaście procent. Jak podaje zarząd spółki, najważniejszym elementem przekładającym się na wzrost opłat jest pikująca w górę wartość opłaty za emisję dwutlenku węgla. Od początku 2021 roku wzrosła ona o 76%. Drugim istotnym czynnikiem przekładającym się na stawki za ogrzewanie i ciepłą wodę są rosnące ceny węgla. Według szacunków do końca bieżącego roku za wypuszczenie dwutlenku węgla do atmosfery PEC zapłaci około 20 milionów złotych. W 2020 roku opłata ta wyniosła około 12,5 miliona. Wielu mieszkańców podnosi jednak, że przecież Suwalska Ciepłownia wydała kilkadziesiąt milionów złotych na budowę nowego źródła ciepła, spalarni z rębków. Mówiono nam, że inwestycja jest konieczna, by ograniczać emisję, że spalanie biomasy generuje do atmosfery mniejsze ilości szkodliwego dwutlenku węgla i że zapobiegnie to gwałtownemu wzrostowi cen. Tymczasem dwie ostatnie podwyżki wywindowały cenę ciepła o ponad 25%. Denerwują się odbiorcy. Według danych udostępnionych nam przez PEC spadek emisji dwutlenku węgla faktycznie nastąpił. W 2019 roku kominy PEC-u wypuściły do atmosfery 124 890 ton tego związku. Rok później 108 596 ton. Według najnowszych danych obliczono również tegoroczną prognozę. To zaledwie 91 193 tony. Nad Suwałki zatem z naszej ciepłowni wyrzucone będzie o niemal 27% dwutlenku mniej niż dwa lata temu. To spektakularne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla nie bilansuje się jednak z agresywnym 76-procentowym wzrostem opłat za każdą tonę tego związku. Prócz budowy nowego kotła na biomasę, PEC wydał też sporo pieniędzy na podniesienie tzw. efektywności energetycznej, termomodernizując sieć i likwidując grupowe węzły cieplne. Straty ciepła są więc mniejsze, ale nie oznacza to, że miejskie kotłownie produkują mniej energii. Wszak odbiorców nie ubywa. W 2019 roku Suwalska Ciepłownia sprzedała 880 629 gigajouli energii cieplnej, a w tym roku zamknie sprzedaż wynikiem obliczonym na około 933 232 gigajoule. Daje to 6-procentowy wzrost zapotrzebowania. Podwyżki nie cieszą, ale są na tyle uzasadnione, że zyskały akceptację Urzędu Regulacji Energetyki, który uznał. Stawki opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła zostały skalkulowane przez przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zatwierdzona właśnie taryfa będzie obowiązywała przez jeden rok od daty jej wprowadzenia. Oznacza to, że za rok ceny energii cieplnej znowu mogą pójść w górę, bo spadku opłat za emisję dwutlenku węgla nie należy się spodziewać.